Dzień dobry, cześć. Przed nami kolejny trening w warunkach domowych, niestety, albo niestety. Chciałbym Cię zachęcić do tego treningu. Dzisiaj to, co chciałbym z Wami przepracować, to są trzy elementy techniczne. Wszystko będzie się opierać wokół krzesła. Dlatego to, co będziesz potrzebował, to krzesło. Ważne, żeby było stabilne i mocne. Do tego troszeczkę przestrzeni wokół, czyli około 70-80 cm z każdej strony krzesła, tak żeby móc swobodnie się wokół niego przemieszczać. W związku z tym, raz, dwa, trzy, zorganizuj proszę trochę miejsca i za sekundę ruszamy. Ok? Jeżeli masz już krzesło, zaczniemy od bardzo luźnej rozgrzewki, bardzo szybko troszeczkę uruchomimy ciało. Różne krążenia bioder, w jedną, w drugą stronę. Jeżeli możliwe, trzymaj ręce już wyżej. Biodra w miejscu, trochę tors. Wiem, że Wam się nie chce, ale zmusz się do tego ruchu. Na pewno poprawi to Twoje samopoczucie, Twój nastrój. I liczę na to, że powtórzysz ten trening nie raz, ale kilka razy. Dodajmy krążenie kolan, pilnuj przy tym pleców prostych, jedną w drugą stronę. Troszeczkę ramiona w przód i krążenia w tył. Jedna do przodu, druga do tyłu. Ok? I zmień kierunek. Świetnie. Zacznijmy od pierwszego ćwiczenia związanego z krzesłem. To, co będę chciał połączyć przemieszczanie się w przód, w bok i tył, ale będę cały czas skierowany frontem w jedną stronę. Dobrze było, żebyś mnie widział, dlatego w kierunku Twojego telefonu. Ok, zacznijmy od pozycji. Będziemy mieli ręce podniesione w górę. Zaczniemy luźno krążyć wokół krzesła. Zwróć uwagę, że w momencie, kiedy mijam krzesło, zmieniam również pozycję walki. Ok, czyli raz jedna noga jest z przodu, w tym momencie druga. Super. Zróbmy 5 takich okrążeń. Mamy trzecie. Jest czwarte. Jest piąte. I zawracamy w drugą stronę. Teraz mamy odwrotny układ. To, co jest ważne, jeżeli możliwe, staraj się tak pracować, by nie patrzeć w krzesło. To pozwala Ci poczuć przestrzeń, wiedzieć, gdzie stawiać nogi, w jaki sposób pracować. Okay. Mamy czwarte, lecimy na ostatnie okrążenie. Super. Do tego dodajmy kilka elementów siłowych. Zacznijmy od prostych pompek. Znowu z wykorzystaniem krzesła. Zacznijmy, dla jasności, możesz to wykonać na różnych poziomach zaawansowania. Jeżeli masz problem z pompkami, możesz zrobić to na ziemi, z kolanami na, bądź w tym układzie kolan. Ok? Ważne, żeby uginać ręce, skręcać głowę. Dłonie, żeby były na wysokości barków. My zrobimy sobie tak bardzo zaawansowany poziom. Jedna dłoń będzie na siedzisku, druga na oparciu. Tutaj lecimy 5 pompeczek. 3, 4, 5. Kolejny standardowo na siedzisku. 4, 5. No i druga strona. Z drugiej strony 3. 4, 5. Jeżeli chcesz wykonać więcej powtórzeń, ja chciałbym Tobie tylko zaprezentować możliwości ćwiczenia, po to, żebyś mógł wykonać swobodnie w domu. Przejdziemy sobie do brzuszków. Znowu możesz zrobić brzuszki standardowe, które są na podłodze. Ja chciałbym Cię zachęcić do nieco innej formy, związanej również z poczuciem równowagi i balansu. To, czego zaczniesz znaleźć. Moment równowagi, oderwij stopy, miej ręce w powietrzu i na ten moment robimy sobie 7 powtórzeń, przyciągnięć kolan do klatki, tak żeby z dłońmi dotknąć stóp. Mamy piąte i siódme. Mamy to. Jeżeli chcesz, zmień układ. Jeżeli w szczególności, jeżeli masz sprofilowane siedzisko, to ważne, żeby Twoje mięśnie równomiernie pracowały i równomiernie obciążyć ciało. Jest piąte, szóste,
I siódmy. Ekstra. Przejdziemy sobie do przysiadów. Zrobimy sobie wypady nóg na krzesło, czyli zaczniemy sobie od wypadu nogi na. Z jednej i z drugiej strony. Zacznijmy od tego. Minimalnie rozciągamy. Pilnuj, żeby plecy były proste. Osoby bardzo zaawansowane, albo które chcą troszeczkę więcej czasu poświęcić na rozciąganie, możesz położyć nogę na oparciu i stopniowo pogłębiać skłon. Jeżeli jesteś w stanie złapać za palce, zrób to. Ważne, żeby plecy były proste. Zmień nogę. Świetnie. Podobnie możesz położyć, ale skręć. Tym razem ustawiam się prosto, padę do krzesła i mogę z jednej strony pochylić się do nogi, która jest u góry, i skłon do nogi, która jest na ziemi. Hop. I do ziemi. No i trzecie powtórzenie. Lecimy jeszcze do nogi, która jest na krześle. Ekstra. Zmienimy stronę, zmienimy układ. Druga noga. W góry. Gdyby noga podporowa była prostopadlego. Znowu już pochylam się do nogi, która jest na krześle. Do nogi, która jest na ziemi. Zrób to na tyle, ile pozwala Ci ciało. Nie przekraczaj granicy bólu. Jeżeli masz jakieś urazy, kontuzję, zrób to ostrożnie. I teraz do ziemi. I do nogi. Elegancko. Dobra, wejdźmy sobie w drobne ćwiczenie siłowe również na nóg. To, co będę chciał, zrobimy sobie to. Możesz oczywiście zrobić standardowe przysiady, pilnuj, żeby były plecy proste, kolana w osi. My sobie zrobimy przysiady z wykorzystaniem krzesła. Pamiętaj, zadbaj o to, żeby krzesło było stabilne i nie uleciało spod ciebie. Dlatego zrobimy sobie dzisiaj w tym momencie 5 powtórzeń. Jeżeli czujesz, że możesz więcej, zrób więcej, ok? Będzie wejście na krzesło, zejście, przysiad. Druga noga rozpoczyna, to jest bardzo ważne. Przysiad. Mamy 3. Przysiad. 4. 5. No i ostatni. 6. Brawo. Ekstra. Bardzo ładnie nam poszło. Pierwszy element rozgrzewki, podstawowa rozgrzewka za nami. Przejdziemy sobie do kolejnych ćwiczeń związanych bezpośrednio z Krav Maga. Znowuż upewnij się, że krzesło jest w centralnym miejscu Twojego treningu. Po troszeczkę pouderzamy, bo pracujemy na drobnych, prostych kombinacjach. Ok? Dobra. Zaczniemy sobie od prostej kombinacji wejścia za wypadu. Mamy te techniki związane z ochroną osób trzecich. Nie będziemy przesuwać krzesła, niemniej przećwiczmy sobie właściwe kombinacje. Teraz, jeżeli jestem z lewej strony krzesła, zacznę od lewego kopnięcia, lewy prosty, prawy prosty, prawe kolano, wróciste krzesło, zmianę pozycji, prawa, prawa, lewa, lewa, ekstra. Wracam i odwrotnie. 2, 3, 4. Wracam i. Prawy, prawy, lewy, lewy. Wracam i. O. Powrót. Powrót. I tak. Powrót. I. Tak, tak, tak. O. Jeszcze dwa razy. Tak, tak, tak. O. I ostatni. Bardzo ładne. Proste, prawda? Lecimy dalej. Zróbmy sobie prostą podstawową kombinację, gdzie troszeczkę popracujemy na nogach, a na uderzeniach prostych. Pokażę w tym kierunku, tak żeby każdy mógł zobaczyć. Będziemy pracować sobie na ciosach niskich na korpus. W tym momencie ja będę chciał zejść w dół. Jeżeli masz pełne oparcie,
dotknij pięścią bądź podstawą dłoni oparcia. Jeżeli masz oparcie, które ma przestrzeń, chciej wsadzić rękę w tą przestrzeń. Okay? Kombinacja prosta. Dół, góra, góra. I nisko, wysoko, wysoko. Nisko, wysoko, wysoko. Raz, dwa, dwa. Nisko, wysoko, wysoko. Prosty, prosty, prosty. Prosty, prosty, prosty. Lecimy 10 takich powtórzeń. Stał na 4. 3. 2. I ostatni. Polecimy na drugą stronę. Ja odwracam, tak żebyście nie widzieli. Tym razem druga noga z przodu. Zacznę na druga ręka. Nisko, wysoko, wysoko. Nisko, wysoko, wysoko. Tak. Mamy trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Ósme. Dziewiąte. I dziesiąte. Bardzo ładnie. Liczę, że jesteś ze mną. Staram się pracować w takim tempie, żebyś powoli nie zdążył. Znowuż pamiętaj, jeżeli chcesz wykonać więcej, działaj. Zastopuj sobie filmik. Jak skończysz, przejdziesz dalej. Dobra, przejdziemy sobie do kopnięć. Wykorzystamy znowuż krzesło jako element przeszkody mentalnej bardziej niż fizycznej, bo wasze nogi są zdecydowanie silniejsze, mocniejsze niż stojące krzesło. Dobra, zaczniemy sobie od swobodnego kopnięcia liniowego. I z pozycji będę chciał kopnąć i zwrócić nogą. Istotne podczas tego ćwiczenia jest to, żeby kopnąć i zwrócić tą samą ścieżkę. Unikaj takiej sytuacji, gdzie noga opada sobie na krzesło. Niemniej, jeżeli to się wydarzy, zadbaj o swoje bezpieczeństwo, w sensie nie rozłam niczego dookoła. Lecimy 10 powtórzeń na każdą nogę. I hop, hop, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Świetnie. Lecimy na drugą nogę, druga noga 10 kopnięć. Ja pokażę wariant dla osób bardziej zaawansowanych, które nie mają problemu z rozciągnięciem. To samo, kopnięcie nad siedzisko. I raz, dwa. 4, 5, 6, minuta nie będzie odraszczony do przodu. Kolano prowadzi ruch, ręce w gardzie. 9 i 10. Super. Działamy w tym kopnięcia. Znowu w zależności od twojego rozciągnięcia, dynamiki, możliwości. Możesz to robić na poziomie twojego siedziska krzesła. Możesz to samo zrobić na poziomie oparcia krzesła. Dobra, uważaj tylko, jeżeli masz hopery w domu, czyli te wysokie barowe krzesła. Dla ambitnych polecam. Okay? Dobra, polecimy sobie kopnięcia półksiężycowe. Tak nazywa się to kopnięcie. Czyli z pozycji tylnej nogi będę chciał zagarnąć i minąć cel, wracam do pozycji. Zagarniam, wracam. Od środka jedna noga do środka, na zewnątrz. Dobra? Pokażemy pierwsze 5 w tej płaszczyźnie i hop, obrót, hop, obrót. A pamiętaj, że noga prostuje się jako ostatnia, ruch prowadzi kolano, stopa zagarnia jako ostatnia, hop. To samo, jeżeli zrobisz 10 powtórzeń, przejdźmy na drugą nogę, ja pokażę to z tej perspektywy, z tej pozycji nogi. Mijam, wracam, hop, 3, 4, 5, 5, żeby biodra mocno rotowały i ostatnie, hop, jest, na wołanie. Pójdziemy sobie w trzeci, ostatni typ kopnięć na ten moment. Znowuż na dwóch wysokościach
Jeżeli czujesz się swobodnie w kontekście krzesła, zrób to na sucho, bez krzesła, bez przeszkody, którą stanowi dla ciebie krzesło. Polecimy kopnięcia boczne. Przypominam, noga oporowa będzie skierowana do, głowa odchyla się w kierunku przeciwnym do nogi. Stopa położona poziomo do. Dobra? Mamy raz, dwa i trzy. Cztery. Jak czujesz, im niżej twoja głowa, im wyżej twoja stopa. Sam widzisz, że stopa jest w stanie swobodnie znaleźć się nad siedziskiem krzesła. W tym momencie największym problemem w większości jest kwestia balansu, stabilności na nodze podporowej. Pilnuj, by noga wracała w tym samym kierunku, w jakim wyszła. Było 10. Na drugą stronę. W pozycji pamiętaj, żeby ustawić się bokiem. Najpierw przemieszczę stopę. Ustawię pietę w kierunku celu. Podciągam kolano do, odchylam się. Prostuję nogę, wracam do tej samej pozycji. Noga podporowa, podciągam kolano, odchylam się, prostując nogę do kopnięcia. Mamy trzecie, czwarte, piąte. Zadbaj również o to, by uzyskać kontakt wzrokowy w kierunku, w którym kopiesz. Szóste, siódme, ósme, dziewięć i ostatni. O, gut, odluźnij, jeżeli potrzeba. Ok? Bardzo ładnie. Zmierzamy do kolejnej części. Jeżeli potrzebujesz łyka wody, zrób to. Nie wstydź się tego. Pamiętaj, że właściwe nawodnienie odpowiada za również sprawność. Dobra. Przejdźmy do elementu czysto technicznego. Elementu taktyki, techniki Krav Maga. Ja chciałbym dzisiaj wam omówić przede wszystkim, w jaki sposób reagować, gdy jestem w pozycji siedzącej. Normalnie przerabiamy to na zajęciach, zajmuje to zdecydowanie więcej czasu. Dzisiaj chciałbym pokazać te najważniejsze elementy i najbardziej potrzebne struktury. Dobra, zaczynamy od tego, że gdy czujesz, że jest w sytuacji zagrożenia, jeden z istotniejszych elementów taktycznych jest chcieć wstać z krzesła. Okay? My dzisiaj sobie przerobimy dwa podstawowe i najbardziej kluczowe elementy z tym związane. Dwa typy wstawania. Pierwszy z nich to jest kwestia wrzucenia jednej nogi pod ciebie, druga noga troszeczkę wysuwa się w przód, pochylam się. Dzięki temu jestem w stanie wstać w górę. Jeżeli zwrócisz uwagę, to jestem w stanie wstać w górę, równocześnie wychodząc z tunelu ataku, potencjalnego ataku. Zacznij, zróbmy 10 powtórzeń tego ćwiczenia. Noga pod, druga w przód, pochyl się, ręce przed tobą. Ręce nie biorą udziału we wstaniu. Hop. Ręce mają być gotowe do zatrzymania agresora, być może bloku, zbicia ataku, ewentualnie kontynuacji walki. Mamy jeszcze dwa. I ostatni. Hop. Mamy ten element, bardzo ważny. Będziemy za moment do niego wracać. Dlatego w tym momencie kolejne 10 powtórzeń. Zróbmy sobie bardzo prostą kombinację, która była wcześniej. Kwestia kopnięcia. Prosty, prosty kolano. Okay? Czyli 4 ataki w powietrze, ale startuję z pozycji siedzącej. Ok, mamy to. Zaczynamy na mój sygnał. 3, 2, 1, hop. Wstajesz, kopnięcie, prosty, prosty kolano. Super, wracamy na miejsce. Relax. Idziemy teraz w drugą stronę, spróbuj. 3, 2, 1, go. Wstajesz, kopnięcie, prosty, prosty kolano. I trzecie powtórzenie, hop. Czwarte. Hop. Piąte. Nie jest to takie trudne, wierz mi. Jesteś w stanie to wyćwiczyć. Jeżeli nie czujesz się swobodnie z pierwszym kopnięciem, znamy to na wersji, kiedy zaczynają ręce. To też jest właściwy wariant. Pamiętaj, jest Krav Maga, najczystsze co słyszysz,
Ja, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytania, jakie? To zależy. Tak jest. To zależy, jak blisko będzie agresor, jak mocno jestem przygotowany, jak ofensywnie muszę działać, bo być może jedyną twoją reakcją będzie stanie, powiedzenie proszę, proszę sobie usiąść. Dlatego nie atakuj starszych osób w autobusie, jeżeli chcą usiąść na miejscu obok ciebie albo na twoim miejscu. Po prostu im ustąp. Dobra, ostatnie dwa powtórzenia. Nogi, stanie, prosta kombinacja. Nogi, ciało, stanie, hopi, prosty, prosty. Good. Proste, prawda? Wykorzystajmy to do podstawowych technik obrony i zwić. Polecimy sobie znowu 10 kombinacji. Dla osób początkujących będziemy mówili o obronie wewnętrznej. Czyli co, gdy ktoś chce uderzyć Ciebie w twarz. Tak naprawdę 80% ruchu już wykonałaś. Przypominam, zbicie jest wnętrzą dłoni, pionowo, dłoń pionowo. Mały palec z przodu razem z ręką, która zbija. Ja będę chciał usunąć swoją głowę z linii ataku. Równocześnie pracując na nogach, ciało się zmieni. Zbiję, wstając, dam dwa proste, kolano, odepchnę, rozejrzę się. Zróbmy pierwsze 3, 2, 1, do hop, 2, 3, super. I raz, bicie z wejściem w górę na 2, 2 uderzenia, 3 kolana. I zbicie zostanie, kontratak, odepchnij, rozejrzyj się. Pokażę Wam to również z innej perspektywy. Nogi, ciało, kontratak, kolana. Dla osób bardziej zaawansowanych możesz to samo ćwiczenie wykonać na dowolnych innych technikach. Typu, czytaj, obrona samultaniczna. I kiedy ja wstaję jednocześnie atakując. Wspominam, jedna ręka zbijam, druga równocześnie atakuję, kontynuuję atak. Działam. Jeżeli chcesz się poświęcić opalenia, możesz wystartować. Pod atak. Po czym opalę. Jeżeli chcesz rzucać, to samo. Obrona, kontratak, atak, przewróć. To jest zwany take down machine gun. Okay? Jeżeli chcesz powtórzyć obronę przed lewym prostym, mamy zbicie, cięcie i to trzecie, przypominam. Znowu już pamiętaj właściwym ustawieniu nóg. Okay? To jest bardzo istotne, bo w przypadku, gdy zbijam przed ramieniem, moje ciało musi już być poza tunelem ataku. Znowu układ nóg, skręt ciała. Stając będę kontynuował młotem, kontynuacja dalszy atak. Zróbmy kilka powtórzeń obrony lewa na lewo. Wspominam, podobna technika jest, gdy ktoś chce kopnąć w ciebie, czyli ta jest ta syturacja. Tym razem dociskamy pięści. Okay? I z tej pozycji będę chciał stać, kontynuować. Znowu nogi, zbicie, wyjście. Pokażmy też to na drugą stronę. Osoby znowu bardziej zaawansowane polecam utrwalać swoją drugą pozycję walki. Dobra? Raz, dwa, trzy. I w całości. O! No i zróbmy jeszcze dwa. Zróbmy jeszcze 5-7 powtórzeń kombinacji różnych technik. Wybierz poziom, na którym chcesz to przećwiczyć. O, ja powracam, że się wziąłem z różnych kątów. Przypominam, również możesz wyćwiczyć sobie obrony zewnętrzne.
Właśnie układałem ciało. Gdybyś chciał, pracuj również na technikach przeciwko atakowi pałką. I stąd wstanę. Gdybym chciał uciekać na zewnątrz, a to ataki z góry. Będę bronił, kontrował i kontrolował. Ok? Mamy ten element? Świetnie. Bardzo ładnie idzie. Powolutku zmierzamy do końca. Dosyć sporo tych elementów mamy dzisiaj. Niemniej liczę na to, że będziesz mógł swobodnie sobie otworzyć ten film, powrócić do niektórych elementów i je utrwalić. Dobra? Pozwolisz, że przejdę do przedostatniego. To, co będę chciał w tym momencie, to jest kwestia wykorzystania krzesła jako broni improwizowanej. Czyli sytuacji, gdy siedzę, widzę, że przede mną nachodzi agresywny napastnik. Wiem, że sytuacja będzie podbramkowa. Być może trzyma w ręku narzędzie, być może trzyma w ręku butelkę, nóż. Coś, co jasno wskazuje, że jego intencje są złe. Okay? Dlatego wykorzystałem sobie w tym momencie krzesło jako element broni improwizowanej. Znowuż, na raz zacznę od kwestii ustawienia nóg. Dwa, wstanę. I uwaga, na trzy będę chciał wycofać za krzesło. Będzie działać noga tylna. Mocnym zakrokiem znajduje się za krzesłem. Jedna ręka na siedzisku, drugie na oparcie. Dźwigam krzesło. Nogi wstaję, za krok za, łapię krzesło. Sam na drugą stronę, nogi za krok, łapię krzesło. Czyli chcę wykorzystać krzesło jako coś przedłużenie twojej ręki. Bądź w pozycji bojowej, ponieważ pamiętaj, że każde narzędzie, które masz w ręku, może być wykorzystane przeciwko tobie, czyli musimy się liczyć z tym, że ktoś te krzesło złapie. Lecimy cały czas. Nogi stanie za krok złap. Fajnie by było, gdybyś pilnowo pilnowała ułożenia nóg, krzesła, żeby nogi były na wysokości twojej głowy. Znaczy to, a to. Ok? Próbmy jeszcze trzy razy. Nogi wstań, łapie, mogę zaatakować. Nogi wstań, łapie, mogę wykorzystać krzesło. Nogi wstań, łapie. I ostatni. Pamiętaj, że krzesło możesz rzucić, potoczysz kierunku agresora. Miej tą świadomość. To jest bardzo ważne, żeby nie przywiązywać się emocjonalnie do danego narzędzia. Dobra? Ok. Czas powolutku zmierzać ku końcowi. Zróbmy sobie małe podsumowanie. Dobra? Pierwszy z tych ćwiczeń to będzie kwestia symulacji, co jeżeli złapałem za krzesło, ale ty złapał za nogę, będzie chciał ciągnąć albo wyrzucać, ciągnąć do siebie, bądź zrzucać na dół. W takich wypadkach po prostu puszczamy te krzesło, kierując je w kierunku nóg agresora i kontynuujemy walkę. Jako, że jesteśmy w warunkach domowych, nie będziemy rzucać tym krzesłem, odłożymy je po prostu i przejdziemy do dalszej części. Czyli znowu startuję, nogi, wstań, tak, dwa ataki, odłóż krzesło, kontynuacja ataku. Rozejrzyj się. Mi, nogi, wstań, wykorzystaj krzesło, odłóż je, kontynuuj, atak. Nogi, wstań, wykorzystaj krzesło, odłóż je, prosta kombinacja. Nogi, wstań, wykorzystaj krzesło i kontynuuj walkę. Jeżeli chcesz, rzuć to dowolną technikę. Nogi, wstań, hop, atak, odłóż, 360. Nogi, wstań, krzesło, wykorzystaj, odłóż. Kop, obrona nożna, przekupnij się. Nogi, wstań, krzesło, wykorzystaj. Cięcie nożem, hop, wykorzystaj technikę przeciwko. Mam nadzieję, że złapałeś to, co chciałem Ci
że trening na sucho również bardzo mocno przekłada się na twoją zdolność bojową, umiejętność Krav Maga. Jeżeli możliwe, znajdź sobie pracę, miejsce, w którym masz lustro przed sobą. Jeżeli nie masz, być może nagrywa się też telefonem, podobnie jak ja, dzisiaj nagrywam dla was. Dzięki temu będziesz mógł spojrzeć, w jaki sposób wyglądają twoje ruchy, co skorygować, co poprawić, w którą stronę pójść, dobra? Nie ukrywam, nie jest to łatwe zadanie, praca na sucho, ale warto, warto. Dobra, lecimy sobie proste podsumowanie. Zrobimy sobie jedno kółeczko, to czego zaczniemy, to kombinacja wszystkich elementów. Dobrze, to co będę chciał, będziemy się przemieszczać wokół krzesła. Zaczynamy z pozycji stojącej. Robię jedno koło dookoła. Hop. Siadam. Zaczynam od tego, że staję obrona przed czasem prostym. Raz. Kółeczko. Siadam. Jeszcze raz. Obrona przed czasem prostym. Kółeczko. Nie krzyżuj nóg, pilnuj tego. Obrona przed czasem prostym. Hop. W drugą stronę. Koło. Ręce, ciało, kontratak. Lecimy, okrążenia wokół krzesła. Op. Krzesło. Nie rozbije się. Siadam. Jeszcze raz w tym kierunku. Brawo. Idziemy dalej. Siadam. Tym razem wykonajmy wyjście za krzesło. I to, co ćwiczyliśmy jako ostatnie. Ok? I mam wstanie, wyjście za. Siadam pod krzesło, odkładam. Kopnięcie prosty, prosty. Koło dookoła i uwaga, zatrzymaj się przed, za krzesłem. Kombinacja, niski na korpus, wysoko, wysoko. Kontynuuję przez obrót. Siadam, wyjście. Wykorzystaj krzesło. Zaatakuj. Prosta kombinacja. Kontynuuję koło, zatrzymaj się za. Nisko, wysoko, wysoko. Zróbmy to samo w tej płaszczyźnie. Wstaję, wykorzystuję krzesło, atak, kontynuacja, kontynuuj ruch, znajdź się za krzesło, raz, dwa, trzy, kontynuuj, lecimy dalej, hop, wyjście, krzesło, atak, kontynuacja za, niski, wysoko, wysoko, mamy to? Bardzo ładnie, liczę na to, że ciągle jesteś ze mną. Na koniec. Zróbmy sobie kilka ćwiczeń, które mają wzmocnić nasze ciało. Ten element treningu zawsze jest istotny, ponieważ słabe ciało niestety będzie słabo uderzać, mocne ciało będzie uderzać mocno, a zależy nam na mocnych atakach. Okay? Dlatego to, co będę chciał w tym momencie, ja zrobię sobie dwie serie z tobą. Ty zachęcam cię do jak największej ilości tych serii. Jeżeli zacząłeś dopiero przygodę z Krav Maga, z aktywnością fizyczną, dojdź do pierwszego oporu oddechowego, nazwijmy to sobie. W sensie, jeżeli czujesz, że już więcej nie mogę, ok, wystarczy. Ja zachęcam do jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli chcesz budować mentalność wojownika, to kiedy czujesz, że twoje mięśnie odmawiają ci już posłuszeństwa, jeżeli czujesz, że jesteś w stanie zrobić tylko jedno powtórzenie, nic więcej, to właśnie wtedy zrób jeszcze dwa więcej. Okay? Zrób to jedno ostatnie i minimum jedno bądź dwa dodatkowe. Pamiętaj, że największym ograniczeniem dla nas jest nasz umysł. Nasze ciało jest w stanie znieść bardzo, bardzo dużo. Dobra, zrobimy sobie proste ćwiczenie, tak jak zaczęliśmy w rozgrzewce. Jedna seria to będzie 10 pompek, 10 ruchów, 10 przysiadów, ale zachęcam do skorzystania z krzesła, dobra? Żeby było równo, polecimy sobie pompeczki z boku. Mamy 5, przechodzę na drugą stronę. Pamiętaj o zmianie, to jest bardzo istotne, ponieważ w tym układzie jedna ręka pracuje nieco mocniej, druga nieco słabiej. Ruchy. Znowuż, podobnie jak zaczynaliśmy, chcieli złapać za kostkę. Tym razem 10. Świetnie.
No i przysiady. Jeżeli chcesz, możesz dodać element kop 5, to bądź ostrożny, jeżeli chodzi o pana. W sensie on wejdź, kopnij, zejdź. Przysiad, wejdź, kopnij, zejdź. Przysiad. Jeżeli chcesz, a nie czujesz się pewny w tym ćwiczeniu, odpuść kop 5. Ok? Znaczy po prostu wejdź, zejdź, wykonaj przysiad. Zostało mi jeszcze 4. Pamiętaj, by zmieniać nogi, które wchodzą na krzesło. Raz atakuje prawa, raz atakuje lewa. Tak, mamy? Lecimy drugą serię. Więc po plecach. Z drugiej strony krzesło. Nie polecimy przysiady z wejściem na krzesło, dobra? Kolejne się powtórzy. Hop. Przysiad. Wejście, popchnięcie, zejście. Przysiad. Trzy. Cztery. Nadaj balans. Równowagę. Ciebie ręce były przed tobą. Pamiętaj, że to nie jest łatwe ćwiczenie. Jeżeli sobie świetnie z nim poradzisz, niemniej bezpieczeństwo ponad wszystko. Tym bardziej, że w szpitalach teraz mają co robić. Hop. Trzy powtórzenia mi jeszcze zostały. I ostatnie. Udało się. Elegancko. Zachęcam Cię do większej ilości powtórzeń. Możesz wykonać 3, 5, może 10 serii się uda zrobić pod rząd. Ok? A tyle na dziś. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się odciągnąć Cię od problemu dnia codziennego. Zachęcić do ruchu. Jak słyszałeś, ja też się zmęczyłem, też się spociłem. Ale to co najważniejsze, dobrze się bawię. Także pozostajemy w kontakcie. Lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Napiszcie proszę, które z ćwiczeń sprawiło Tobie największą trudność. Będę zachwycony widząc zdjęcia bądź filmiki z Waszych prób podjęcia tego treningu. Przypominam, w czwartek widzimy się na live. Lecimy wszyscy razem. Rzucam wyzwanie. 100 osób ćwiczących razem. Dobra? Mam nadzieję, że podejmiesz rękawice. Dziękuję. Do zobaczenia.